Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Tak, dalej w tym samym stroju, co znaczy, że będzie kolejna część o marce Ziaja. I dzisiaj mam znowu 4 kolekcje Wam do pokazania, do przedstawienia. Ale tak wiecie, pokrótce. Mam nadzieję, że się tu nie rozpuszczę. Słoneczko zaczyna mi tu zaglądać w okno, światło się zmienia. No ale mam nadzieję, że jakoś wytrzymam jeszcze przynajmniej te pół godziny, bo powiem Wam, że jeszcze mi zostało na 2 serie kosmetyków, a chciałabym to, wiecie, wszystko dzisiaj sobie tu ogarnąć. Dobra, lecimy. Zacznijmy może od kultowego już produktu, jakim jest w ogóle tonik z witaminą C i B3. To jest seria, która cieszy się ogromną popularnością w Ziai. I powiem Wam, że miałam okazję przetestować sobie próbki kremu tego, krem maska na noc, który jest pięknie pachnie, konsystencja jest budyniowa, żółciusieńka, cudowna, aksamitna, ale niestety dla mojej skóry dojrzałej okazał się produkt za słabo nawilżający. Moja skóra rano była niestety sucha, ale jest mnóstwo kobiet, która wybiera sobie tą właśnie pielęgnację, która jest zadowolona i tutaj mówię o kobietach nie tylko 20+, ale i też o takich 60+. Są tam produkty właśnie, które babeczki uwielbiają, stosują, widzą efekty. Niestety u mnie się nie do końca sprawdził krem maska, natomiast skusiłam się jeszcze na tonik, z tej serii właśnie CB3. Mam nadzieję, że będzie w porządku, natomiast ja toniki z Ziai lubię. One się zawsze u mnie wszystkie genialnie sprawdzały, więc pokładam cichą nadzieję, że ten też będzie robił dobrą robotę na mojej skórze, na twarzy. Natomiast w tej serii, tak jak wspomniałam, macie krem maskę, która jest dedykowana do nocnej pielęgnacji. Jest też taki typowo-poranny szocik, który nadaje takiego fajnego glowu, oświetlenia na skórze. Jak macie na przykład noc taką, wiecie, zarwaną, nieprzespaną, źle wyglądacie, ta skóra jest poszarzała rano, to powiem Wam, że krem robi robotę. I do tego możecie nałożyć sobie serum pod krem, czy na noc, czy na rano. I też, wiecie, dodatkowo podbije walory po prostu pielęgnacyjne kremu. Z tej serii macie też właśnie tonik, ten wspomniany, ale jest też tonik z kwasami, który stosujecie 2-3 razy w tygodniu przy pielęgnacji nocnej. Mamy tam jeszcze absolutnie przefantastyczny balsam do ciała o lekkiej konsystencji, lekkiej formule, pięknie się wchłania, cudownie pachnie, także to jest też fajna propozycja na okres właśnie wiosenno-letni. Powiecie o opalaniu, też fajnie ta skóra jest nawilżona, a przy okazji też delikatnie, ładnie, słodko pachnie. No i co mi zostało z tej serii? Żel. Żel z peelingiem do mycia twarzy. Tak wiecie, też 2-3 razy w tygodniu. Także z tej serii wybrałam sobie tonik. Może się skuszę jeszcze na balsam do ciała i korci mi ten jeszcze tonik z kwasami, ale ja mam jeszcze jakieś toniki z kwasami na zapasie, więc wiecie, trzeba to skończyć jesienią, zimą i wtedy może pomyślę o jakiejś nowej pielęgnacji. A następna pielęgnacja, również owocowa, która jest też już od jakiegoś czasu, to jest ta seria ananasowa. Pięknie pachnie. Tutaj mam akurat żel pod prysznic i powiem Wam, że ja już go też mam w tej chwili w łazience w użyciu. Fantastycznie pachnie ananasowo. Jak lubicie zapach słodkiego ananasa, to jak najbardziej polecam. Szkoda, bo tu jest tylko 160 ml. Natomiast z drugiej strony patrząc, to jest też fajna wyjazdówka. No, taka właśnie na urlop. Buteleczka jest przyjemna, nie za duża, więc też za dużo miejsca w walizce nie zajmie. No i na urlop jak najbardziej wystarczy na taki tygodniowy przy codziennym myciu. Fajna, aksamitna konsystencja, pięknie pachnie. Żółciusieńki kolor, naprawdę niedużo trzeba, żeby się umyć. I z tej serii macie jeszcze mus do ciała, który ja uwielbiam za zapach, za konsystencję, za nawilżanie, po prostu za wszystko. Mam gdzieś jeszcze go na zapasie. Z tej serii macie też dezodorant, który przecudownie pachnie właśnie takim ananaskiem. Jest również peeling, taki drobnoziarnisty. I jest jeszcze szampon i odżywka. Odżywka jest w takiej wersji wyjazdowej, bo tam jest 100 ml. I szampon jest też z kofeiną, więc też fajnie, bo pobudza cebulki włosowe do wzrostu. Także ja tą serię ananasową też bardzo lubię. Tak na początku podchodziłam trochę jak pies do jeża do niej, jak kupiłam pierwsze opakowanie właśnie żelu pod prysznic. Ale skończyłam, później kupiłam mus, później kupiłam szampon. Teraz znowu kupiłam sobie żel pod prysznic, także z tej serii ananasowej jestem mega zadowolona. No i teraz pokażę Wam już kultową serię, serię oliwkową. Ona jest, odkąd pamiętam, jest bardzo mocno też rozbudowana, bo tutaj macie pielęgnację i ciała, i włosów, i twarzy. Ja tutaj przykładowo mam oliwkę, czyli odżywkę do włosów, 200 ml. Odżywka jest dość przyjemna, dość gęsta, przyjemnie się nakłada na włosy, nie obciąża, nie przetłuszcza skóry głowy i włosów. W przeciwieństwie do tej z keratyną,
Ta sprawdza mi się bardzo dobrze. Używam ją solo, używam ją do olejowania. Piękny produkt jak dla mnie. Z tej serii macie jeszcze maskę do włosów i szampon do mycia włosów. Natomiast ja wybrałam sobie na początek odżywkę, żeby zobaczyć, jak moje włosy na nią zareagują. Z tego macie też kultowy krem oliwkowy natłuszczający. Oczywiście pojawiła się też lekka formuła, która jest w mniejszym i większym opakowaniu. I z tej serii macie jeszcze krem oliwkowy do twarzy z filtrem UV, czyli tak genialnie jak na tą porę roku. Jest też fajne masło do ciała z tej serii i jest też balsam i odżywka. Macie również do zmywania makijażu mleczko, jest też żel micelarny i płyn micelarny. Także jest naprawdę rozbudowana cała ta seria. Ona bardzo przyjemnie oliwką pachnie. Ja wiem, że ten oliwkowy zapach nie każdemu będzie się podobał. Wiem, że niektóre panie nie lubią tej oliwkowej serii, nie kupują, bo im przeszkadza zapach. Natomiast ja, jeśli chodzi o zapachy, to jest to naprawdę dużo w stanie znieść, jeśli kosmetyk dobrze u mnie działa. Także seria oliwkowa jest jak najbardziej na plus. No i zostało mi jeszcze jedna kultowa seria. Masło kakaowe. To dla mnie to też jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o zapachy. Przecudownie słodko, tak trochę kakaowo. Tutaj akurat mam tą emulsję, którą możecie używać przed opalaniem, po kąpieli, po prysznicu. Fajna, lekka konsystencja jest do twarzy i do ciała, natomiast ja to używam tylko do ciała. I powiem Wam, że to jest produkt, który ja zaczęłam stosować sobie przed wyjazdem, przed urlopem, jak chodziłam właśnie na solarium, żeby poprawić sobie trochę kolory skóry. I powiem Wam, że opalenizna była bardzo ładna. W tej chwili mi trochę go tu jeszcze zostało i stosuję jako taki balsam do ciała po kąpieli. Wiadomo, na zmianę z innymi, bo mam chyba 3 otwarte w tej chwili. Także dla mnie emulsja fantastyczna, lekka konsystencja, szybko się wchłania, nie klei się skóra, zapach jest bardzo delikatny. Natomiast z tego kultowy krem do twarzy jest po prostu mistrzostwem świata. Wybiera go mnóstwo kobiet. Jest też tam seria wzbogacona kuenzymem Q10, ale jednak wiele pań wraca do tej standardowej, podstawowej wersji. Z tego też macie masło do ciała. Masło, które jest fantastyczne, bogate, otulające, w lekko takim brzoskwiniowo-brązowym kolorze. Wiele pań właśnie lubi to masełko za tą właśnie formułę. Jest też balsam do ciała, krem do dłoni. Także tutaj też z tej serii każdy znajdzie coś dla siebie. I jest też jeszcze jeden kultowy produkt, ja go oczywiście nie mam tutaj u siebie, a mówię tutaj o sprayu przyspieszającym opalanie. Tamten spray też jest od wielu, wielu lat dostępny w sklepach Ziaja i nie tylko, także jak potrzebujecie przyspieszacza do opalania, to polecam, bo naprawdę robi swoją robotę. Także ta kolekcja też jest bardzo lubiana przez wiele klientów i zarówno przez panie, jak i przez panów. Wybiera ich właśnie mnóstwo, właśnie to masło kakaowe do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji ciała i właśnie ten spray przyspieszający opalanie. Myślę, że pewnie o czymś zapomniałam, ale to tak wiecie, chciałam Wam pokrótce przedstawić kolejne kolekcje, które są w Ziajce. Tym razem znowu była czwóreczka, no i tak myślę, że kolejna seria też będzie miała 4 różne serie. A dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!